Monika, święta żona i cierpliwa matka, mając męża poganina i syna hulakę, nie poddawała się w modlitwie o nawrócenie obojga. Pan Bóg dał jej po wielokroć więcej. Mąż się nawrócił, a syn został jednym z najsłynniejszych teologów w historii Kościoła. 27 sierpnia wspominamy w liturgii świętą Monikę, mamę świętego Augustyna, patronkę wdów oraz trudnych małżeństw. Nawrócony mąż, święta Monika, urodziła się około 332 roku w Tagaście w północnej Afryce w rodzinie głęboko chrześcijańskiej. Jako młoda dziewczyna została wydana za patrycjusza o bardzo trudnym i porywczym charakterze, który był poganinem. Swoją łagodnością, cierpliwością i modlitwami Monika doprowadziła go na krótko przed śmiercią do nawrócenia. W wieku 39 lat została wdową. Spośród trojga dzieci najwięcej trosk przysparzał jej Augustyn, który w młodości prowadził próżne życie, szukał uciech, miał nieślubne dziecko, dawał posłuch herezjom manichejczyków i pragnął stać się sławny dzięki popisom retorycznym. Łzy i modlitwa matki, w których nie ustawała przez wiele lat, doprowadziły do nawrócenia syna. Stało się to między innymi po rozmowach z biskupem Ambrożym, późniejszym świętym, którego autorytet mocno czciła święta Monika. Augustyn przyjął chrzest w 387 roku. W tym samym roku wybrali się wspólnie w podróż do rodzinnej Tagasty. Mieli tam płynąć statkiem z portu rzymskiego Osti. Augustyn tak wspominał te ostatnie, jak się później okazało, dni spędzone z matką. Staliśmy tylko we dwoje, oparci o okno, skąd się roztaczał widok na ogród wewnątrz domu, gdzieśmy mieszkali, w Osti, u ujścia Tybru. Tam właśnie, z dala od tłumów, po trudach długiej drogi, nabieraliśmy sił do czekającej nas żeglugi. W odosobnieniu rozmawialiśmy jakże błogo, zapominając o przeszłości, a wyciągając ręce ku temu, co było przed nami. W obliczu prawdy, którą jesteś Ty, wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, czym będzie wieczne życie zbawionych, to, czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało i co w serce człowiecze nie wstąpiło. Jedno życzenie przed śmiercią. Właśnie wówczas święta Monika wyznała synowi: Synu, mnie już nic nie cieszy w tym życiu, niczego się już po nim nie spodziewam, więc nie wiem, co ja tu jeszcze robię i po co tu jestem. Jedno było tylko życzenie, dla którego chciałam trochę dłużej pozostać na tym świecie, aby przed śmiercią ujrzeć Ciebie chrześcijaninem, katolikiem. Obdarzył mnie Bóg ponad moje życzenie, bo widzę, jak wzgardziwszy szczęściem doczesnym, stałeś się Jego sługą. Co ja tu robię jeszcze? Kilka dni po tym wyznaniu Monikę dopadła gwałtowna gorączka. Święta zdąży jeszcze poprosić, by pochowano ją tu, gdzie umarła, w Ostii, bowiem nie przykłada specjalnej wagi do miejsca pochówku i nie umierała nieszczęśliwie. Święty Augustyn zanotował, że czuwał wtedy przy niej razem z Adeodatem, swoim synem z nieformalnego związku sprzed nawrócenia. Gdy zamykałem jej oczy, spłynął do mego serca niezmierny smutek, który przelałby się obfitymi łzami, gdybym nie powstrzymywał tego płaczu rozpaczliwym wysiłkiem woli, dopóki oczy nie oschły. Ciężkie to było zmaganie. Adeodat ledwie skonała, wybuchnął głośnym płaczem. Wszyscy razem musieliśmy go uciszać. Także we mnie wszystko, co było dziecinne, wzbierało płaczem, ale bardziej dojrzały głos serca upominał mnie i zmusił do spokoju. Nie wydało nam się godziwe, żeby śmierć takiej matki oblewać łzami, osnuwać skargą i lamentem. Tak się zazwyczaj opłakuje śmierć uważaną za nieszczęście albo za całkowite unicestwienie,
Ona zaś ani nie umierała nieszczęśliwie, ani nie osuwała się w nicość. Byliśmy tego pewni, bo wiedzieliśmy, jak cnotliwie żyła, a przy tym wiara nasza była prawdziwa, nieudawana, oparta na niezachwianych argumentach. Ciało świętej Moniki zostało złożone w Ostii, w kościele świętej Aueri. Znacznie później, bo dopiero w XII wieku, jej relikwie zostały przeniesione przez zakon Augustianów do Francji, zaś w 1430 roku przewiezione kolejny raz do kościoła świętego Tryfona w Rzymie. Tam znajdują się do dziś, choć ten sam kościół teraz nosi wezwanie świętego Augustyna.